Bardzo dziękuję. Ja przede wszystkim chcę pogratulować panu burmistrzowi, bo proszę państwa, pieniądze na inwestycje w oświacie są i widzimy je na tej tablicy do tej pory, a to nie jest koniec roku. Jeszcze mamy przed sobą kolejne rozdanie w Polskim Ładzie, jeszcze mamy Branżowe Centrum Umiejętności, ale już na ten moment wydanych zostało, przekazanych zostało samorządom na ich zadania własne 13,7 miliarda złotych na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, szerokie inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, w tym taką budowę, takie budowy jak ta tutaj w Ostrowie Mazowieckiej. Ale żeby można było przekazać środki na tego rodzaju inwestycje, to trzeba przede wszystkim wizji samorządowców. Od pana burmistrza, przez państwa radnych, zachęcanych pewnie przez dyrekcję szkoły i tego gratulujemy. Jedna z rzeczywiście najpoważniejszych inwestycji oświatowych, blisko 38 milionów złotych ze środków rządowych na kompleks szkolno-przedszkolny tu w Ostrowi Mazowieckiej. Ale takich inwestycji jest więcej w skali całego kraju. Za chwilkę, już za tydzień, czas szybko leci, na rozpoczęciu roku szkolnego w Węgrowie. Tam kolejna inwestycja oświatowa, tym razem szkołę specjalną. Kończyliśmy rok szkolny chwilę temu, dwa miesiące temu w Kozienicach, znów w nowiutkiej szkole specjalnej też. Takich inwestycji jest mnóstwo, wielokrotnie więcej niż za czasów naszych poprzedników, w tym również tych, których wspiera, popiera politycznie pan Broniarz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Ten sam Broniarz, ten sam Związek Nauczycielstwa Polskiego, który kłamliwie twierdzi, że są coraz gorsze warunki pracy nauczycieli, który kłamliwie twierdzi, że jest coraz mniej pieniędzy w oświacie, który kłamliwie twierdzi, że nauczyciele zarabiają coraz mniej. Trzeba nie mieć oczu, trzeba nie mieć po prostu daru widzenia rzeczywistości, żeby tego typu głupoty opowiadać. Ja żałuję, że dzisiaj nie ma na przykład TVN-u na dzisiejszej konferencji prasowej, który powtarza z uporem maniaka, że jest tragedia w szkole, w oświacie dzieją się tragiczne rzeczy i że w ogóle nie wiadomo, czy rok szkolny wystartuje, tak by można było wywnioskować z tych wiadomości TVN-u. No ale jak się pokazuje gigantyczne inwestycje, jak tu w Ostrowie Mazowieckiej, to jakoś TVN-u nie ma. Nie ma czasu na tego typu informacje, więc ja tym bardziej jeszcze raz dziękuję panu burmistrzowi, państwu radnym, pan dyrekcji szkoły i panu posłowi Danielowi Milewskiemu za wsparcie tej wizji rozwoju oświaty. Oświata w Polsce rozwija się bardzo mocno pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Inwestycje są wielokrotnie większe niż za czasów naszych poprzedników. 2,9 miliarda złotych w ciągu 8 lat przekazali samorządom nasi poprzednicy. 13,7 miliarda to już jest przekazane w tym roku. Do tego roku, no jak państwo policzycie, to jest wielokrotność, nie raz, nie dwa, nie trzy, ale nawet cztery, czy więcej niż cztery razy niż nasi poprzednicy, i będzie się rozwijać. Mamy przed sobą, proszę państwa, kolejne wielkie rzeczy w oświacie. Mamy blisko 400 tysięcy laptopów dla czwartoklasistów. Przypomnę, że w ciągu dwóch akcji, czy poprzez dwie akcje, które były realizowane przez Tuska i jego konsortes, dla uczniów przekazano łącznie zero tych laptopów do szkół. Zakupiono 13 tysięcy laptopów, również z przeznaczeniem dla, i nie tylko laptopów, tylko sprzętu komputerowego, również dla nauczycieli. No ale nauczycieli, proszę państwa, jest 700 tysięcy. 13 tysięcy to, jak państwo wiecie, ogromnie wiele. Więc to są te rzeczy, które są przed nami. Przed nami bon dla nauczyciela w wysokości 2,5 tysiąca złotych na zakup sprzętu komputerowego, na zakup laptopa. Takich rzeczy wcześniej nie było. Przed nami dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli w związku ze Świętem Komisji Edukacji Narodowej. No i przed nami coś, co będzie absolutnym strzałem. Ciekawe, jak ten strzał wytrzyma Związek Nauczycielstwa Polskiego z panem Broniarzem, bo będziemy mieli kolejny rok rekordowego zwiększenia subwencji oświatowej. Ta subwencja już urosła za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości o 20, około 25, bo tam do sądów podają to, około 25 miliardów złotych, ale niech podadzą to, z chęcią przed sądem też wyjaśnimy, około 25 miliardów złotych. Jeśli się zwróci uwagę na fakt, że subwencja za ich czasów na przykład chyba w 2014 roku nawet malała, to no, zwiększenie o 25 miliardów złotych to jest ogromnie wiele. W tym roku ta subwencja oświatowa, i to roku wojennym, przecież mamy wojnę, wzrosła o ponad 11 miliardów złotych. Nigdy w życiu o tyle nie wzrastała. Ale tu mogę państwu w Ostrowie Mazowieckiej przy panu burmistrzu i przy panu pośle powiedzieć, że
ten rok, który jest przed nami, od 1 stycznia 2024, to kolejne rekordowe zwiększenie subwencji oświatowej, także z przeznaczeniem na niemałe podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Tak wygląda oświata. I jeszcze słowo o wakatach. Proszę Państwa, wakaty, jeśli chodzi o pełne etaty w skali całego kraju, wakaty nauczycielskie w szkołach w Polsce, w przeliczeniu na liczbę ogólną nauczycieli ponad 700 tysięcy, wynoszą mniej niż 1%. Mniej niż 1%. To tak jakby w szkole, która zatrudnia 100 nauczycieli, brakowało na razie jednego, ale 99 jest. I oni mówią, że to jest tragedia w oświacie. Nie ma tragedii, rozwijamy oświatę, wszystko z myślą o naszych uczniach, o naszych dzieciach, o naszych wnukach, o przyszłości państwa polskiego, bo jak wychowamy dzieci i jak je wyedukujemy, a edukujemy na bardzo wysokim poziomie, chociażby matematyka pokazuje, że mamy jedne z najlepszych wyników i w Europie, i na świecie. Od tego zależy będzie przyszłość naszej ojczyzny. Dlatego raz jeszcze dziękuję panu burmistrzowi, państwu radnym, państwu parlamentarzystom, dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom za to, co dzieje się tu w Ostrowie Mazowieckiej, a Ostrów Mazowiecka jest wyznacznikiem tego, co się dzieje w całej Polsce. Dziękuję bardzo.